Dzień dobry, panie Robercie, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu i pozdrawiam o poranki z pięknego, słonecznego Krakowa. A, w Krakowie pan dzisiaj. Witam serdecznie. Panie Robercie, no, chciałbym, żeby to była miła rozmowa. Dzień dobry, Beata Tadla szła do pracy właśnie. Beata Tadla dzisiaj w Onet Rano, wiem, poprowadzi. Chciałbym, żeby ta rozmowa była miła, ale nie mogę nie zacząć od pytania, czy pan nie jest rozczarowany tymi sondażami, które dają panu około 5% poparcia w pierwszej turze. Jeżeli pan redaktor chce, żeby ta rozmowa była miła i żebyśmy porozmawiali o dobrych rzeczach, to ja chciałem panu przedstawić dzisiaj moich przyjaciół, którzy są ze mną, bo lewica zawsze wygrywa, kiedy idzie razem, a przegrywa, kiedy jest podzielona. A tak się złożyło, że od wielu miesięcy lewica idzie razem i dzisiaj w Krakowie jestem z moimi przyjaciółmi, z Adrianem Zandbergiem i z Włodkiem Czarzastym. Jeśli pan redaktor pozwoli, to będziemy razem u pana w audycji. Dzień dobry! Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry. O, dzień dobry. Niespodzianka. O, dzień dobry, wielka trójka. Dzień dobry, witam panów serdecznie. Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozumiem, że to jest taki panów wyraz poparcia dla pana Roberta, żeby pokazać, że cała lewica w niedzielę będzie razem. Mogę to skomentować? Proszę cię bardzo. Zna pan taki cytat? To ręka milionopalca w jedną miażdżącą kij zaciśnięta? Pamięta pan ten cytat? Ja strasznie przepraszam, ale ja panów w ogóle nie słyszę teraz już. Musicie albo usiąść bliżej, albo coś zrobić, ponieważ nic nie słyszę kompletnie. A teraz pan słyszy? Halo, halo. Tak działa poezja. Coś się nam przytrafiło złego, bo ja panów nie słyszę w ogóle. W ogóle chyba musimy jeszcze raz się połączyć albo coś zrobić, ponieważ słyszałem was na początku, ale teraz nie słyszę. Tak, macie panowie teraz pełnię władzy, jednym słowem, w Onet Rano, ponieważ cokolwiek powiecie, to ja was w ogóle nie usłyszę. Możecie mówić przez 10 minut bez przerwy teraz. Dobrze. Panie, nie wiem, czy nas słychać, ale pan redaktor zapytał o te sondaże. No dzisiaj tendencja jest jednoznaczna. Sondaże dla lewicy i dla mojej kandydatury rosną we wszystkich pracowniach, a dla innego kandydata opozycji spadają. I to jest najciekawsze zjawisko i o tym chętnie bym porozmawiał, ale prawdziwy sondaż będzie w najbliższą niedzielę i wtedy się policzymy, wtedy pokażemy, jaka jest nasza siła. A teraz ja nie wątpię, co o tym sądzicie. Ale już pan redaktor jest z nami. Ale pozwolił nam mówić i przejąć antenę. Zdaje się, więc... że mamy antenę, ale przynajmniej tak nam powiedziałem. Teraz wyprowadzimy ten program. Dawaj, ja wiem. Przodem. Słuchajcie, znaczy po pierwsze chcieliśmy pokazać pełną kulturę w momencie, kiedy redaktor naczelny jest wyeliminowany. Żadnych brzydkich słów. My prezentujemy ten sam program. Jesteśmy zadowoleni z wyników w tej chwili całej naszej pracy. Mamy złą dla państwa informację. Wydaje nam się, że Robert nie zostanie prezydentem. Tak mi się wydaje. A ja jestem prezydentem. No, byłeś. Natomiast walczymy o dobry wynik. Ten wynik to jest wyraz tego, co byśmy chcieli przekazać w programie, bo uważamy, że po stronie demokratycznej jest jeden kandydat, który jest kandydatem w pełni lewicowym, który od początku do końca o swoim programie mówi. To jest program lewicy. Nie zmienialiśmy również kandydata i w ogóle nie mieliśmy takiego pomysłu, bo jesteśmy wierni w polityce swoim przekonaniom i swoim działaniom. Jesteśmy zawsze razem. Ostatnio Robert zdecydował, że prowadził kampanię sam w przeciągu ostatniego tygodnia, ale jak widzicie, jesteśmy obecni. Ale jak zwykle pewnie o programie. Tak, ale chciałem wam powiedzieć, że dostałem właśnie informację, że jesteśmy na antenie i przyjęliśmy ten program. Dobrze, pana redaktora nie ma, ale my jesteśmy, będziemy grzeczni, panie redaktorze. To może być nie najlepszy poranek dla redaktora Lisa. Cóż mówić? No sprawa jest prosta. Jeżeli chcemy realnej zmiany, to głos na realną zmianę, a nie pozorowaną zmianę, jest głosem na tego faceta obok. Jeżeli chcemy, żeby w tym kraju coś się w końcu zmieniło, jeżeli chcemy, żeby był prezydent, który się odważy podpisać ustawę reprywatyzacyjną, a nie będzie się migać. Jeżeli chcemy, żeby był prezydent, który się odważy złagodzić ustawę antyaborcyjną, a nie będzie się migać.
Jeżeli chcemy żyć w Polsce, w której jak ktoś jest chory, to spokojnie idzie na L4, a nie w stresie i w nerwach i tak idzie do pracy, no to trzeba zmiany, a ta zmiana nazywa się dzisiaj Biedroń. Dobrze, ale niektórzy, to ja się teraz zamieniam w pana redaktora Węglarczyka i chciałem was zapytać, ale niektórzy mówią, że lewica powinna zagłosować na najsilniejszego kandydata tak zwanej opozycji. I co ty na to, Włodku? Znaczy, ja zawsze uważam tak. W pierwszej turze ludzie idą i głosują na swoich kandydatów. Dlaczego tak jest? Proszę zobaczyć, jak jest skonstruowany. PiS tak naprawdę boi się różnorodności. W momencie, kiedy Lewica i PSL weszły do Senatu, opozycja ma większość w Senacie. W momencie, kiedy Lewica i Konfederacja, dobra, powiem to, weszły do Sejmu, PiS ma przewagę kilku głosów w Sejmie. W związku z tym należy iść w tej chwili, bo powinny pójść wszystkie elektoraty poszczególnych kandydatów. Im więcej ludzi pójdzie, tym pan Duda ma mniejsze szanse na zwycięstwo w pierwszej turze i mniejsze szanse na zwycięstwo w drugiej turze. Pierwsza część głosowania to jest głosowanie na swoich ludzi zgodnie ze swoimi poglądami. Liczymy się, wspieramy i wychodzimy wszyscy z domu, bo im większa jest frekwencja, tym większa jest pewność, że Duda, którego no, nie lubimy, trzeba przyznać, nie za lubimy. To, co zrobił dla nie. naszego, czego nie zrobił, za to, co zrobił dla naszego kraju. Zrobił dużo złego, mało dlatego, dobrego. Dlatego dziwimy się wszystkim publicystom, którzy mówią jeden kandydat. Jak będzie jeden kandydat, to część ludzi nie pójdzie i z tego nic nie będzie rozsądnego. W związku z tym apelujemy o rozsądek. Obudźcie się, do swojego elektoratu mówimy pójdźcie, policzmy się, pokażmy, że jest lewica. Lewica się różni od wszystkich innych struktur w Polsce, bo wszystkie inne struktury są prawicowe. A ten jakbyś mobilizował nasz elektorat, żeby poszli zagłosować 28 czerwca? Elektorat. Nie cierpię tego słowa elektorat. Ludzie są mądrzy. Ludzie idą do urny wyborczej i zadają sobie pytanie, do kogo jest im najbliżej i na kogo chcą zagłosować. Ja sobie myślę, że na tym przecież polega demokracja. No, po to, na tym polega przewaga demokracji nad każdym innym ustrojem, że możemy zagłosować na tych, do których jest nam blisko. Możemy zagłosować na poglądy, z którymi się zgadzamy. Możemy zagłosować na ludzi, których jak widzimy, to się uśmiechamy, a nie myślimy, cholera, znowu mniejsze zło. No więc zróbmy to po prostu. To myślę, że jeżeli jest dobry sposób, żeby pokazać, że jesteśmy demokratami, że tę demokrację naprawdę cenimy, to tym sposobem jest pójście do lokalu wyborczego tak, żeby wyjść z niego z lekkim sercem, żeby wyjść z niego z poczuciem, że zrobiło się to, co się chciało. Ponieważ nas zaprosiłeś, to jeszcze chciałem... To miał być mój program. Zobaczcie, co oni robią. No, tak jest. Ale super. Tak jest z przyjaciółmi. Są na dobre i na złe. Chciałem państwu powiedzieć... Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Chciałem państwu powiedzieć jedną rzecz. To nie jest prawda, że kandydat i prezydent w przyszłości nic nie może. To jest ważne, co jest dla kandydata i dla prezydenta ważne. Jeżeli jest ważne państwo świeckie, to mówi do opozycji, mówi do rządzących, zróbcie coś w kierunku państwa świeckiego. Jeżeli są ważne prawa kobiet i prawa wolnościowe, mówi przygotujcie takie ustawy. Jeżeli jest ważne społeczeństwo, które jest najbiedniejsze, to mówi zróbcie kwotę wolną od podatku. Proszę was o to, wpływa, rozmawia z narodem. Mówi taka jest wizja mojego kraju. Jeżeli jest ważne, żeby było 1 000 000 nowych mieszkań wybudowane, to prezydent co tydzień mówi chcę doprowadzić do tego, żeby w ramach mojej kadencji po prostu było 1 000 000 mieszkań. W związku z tym trzeba mówić o swoich najważniejszych sprawach. Jeżeli jest ważne młode pokolenie, to trzeba zlikwidować śmieciówki. I ostatnie zdanie. Chciałem powiedzieć, jesteśmy w trakcie pandemii, za chwilę daj Boże będziemy po pandemii. Polska, jak będzie wyglądała Polska po tej pandemii, też prezydent powinien taką wizję mieć i powiedzieć, zobaczcie, które grupy najbardziej ucierpiały. Panowie, momencik. Dzień dobry, panowie. To mała niespodzianka w tej kampanii, bo dużo niespodzianek. Marcin Zawada na moment. To ja będę z panami rozmawiał przez małe problemy techniczne. Zastąpię Bartka Węglarczyka. Mam nadzieję, że to się uda. Ale skoro o niespodziankach już mówię, to chciałem panów zapytać z waszej perspektywy, co was najbardziej zaskoczyło w czasie całej tej kampanii wyborczej, która była no, nieoczywista, niespodziewana i pełna różnych dziwnych wydarzeń. Co waszym zdaniem było największym zaskoczeniem? Adrian Zandberg na początek. Dobra.
Ja myślę, że najbardziej może zaskoczyć wszystkich wynik pierwszej tury, a w wyborach trudno mówić, co było największym zaskoczeniem do czasu, kiedy ona się nie odbyła. A ja powiem, co mnie trochę zaskoczyło. Zaskoczyło mnie to, jak wielu kandydatów postanowiło, że przestanie mówić o tym, w co wierzy, bo uznało, że to jest metoda na to, żeby zdobywać głosy. Cicho, siedzieć cicho, udawać, że się nie ma poglądów. Ja sobie bardzo cenię to, że w tej kampanii, kampania to jest taki test, był kandydat, który miał odwagę, który nie bał się wymówić zakazanych słów, który nie bał się upomnieć o ważne wartości. To ja myślę, teraz, że to ja było o tej, bardzo ważne. To ja teraz panowie o tę odwagę chciałem zapytać. Bo patrząc na to, co dzieje, o tę odwagę chciałem zapytać, o której mówił pan poseł Zandberg, bo patrząc na te sondaże, które są na ostatniej prostej, no to chyba troszkę odważnie panowie mówicie o tym, że liczycie na bardzo dobry wynik Roberta Biedronia i chyba to, co dzieje się patrząc na sondaże, jest właśnie tym, o co pytałem przed momentem, czy taką niespodzianką i takim zaskoczeniem. No bo panie Robercie, panie pośle, no nie spodziewał się pan chyba tego, że patrząc na sondaże na kilkadziesiąt godzin przed ogłoszeniem tych wstępnych wyników do pierwszej tury wyborów będzie miał pan... Może 2%, może 4,5%. Chyba liczył pan na coś więcej. Dlaczego tak słabo? Wszystkie sondaże pokazują i dzisiaj państwo pokazujecie także Rzeczpospolitą i sondaż Rzeczpospolitej, że jestem kandydatem, któremu rośnie i to całkiem nieźle. Jest jeden kandydat, któremu spada na opozycję, ale z szacunku nie będę mówił komu. A w polityce jest się dla zmiany, panie redaktorze. Ja i moi koledzy jesteśmy tutaj razem, dlatego że wierzymy, że Polska może być inna, może być lepsza niż ta rządzona przez 15 lat przez polską prawicę. I wiemy też, jak działa polaryzacja, nie jesteśmy naiwni. Wiemy, że od lat wciąga się Polki i Polaków w ten konflikt, wyniszczający konflikt między PO i PiS-em. I to są uwarunkowania zewnętrzne, ale proszę pamiętać, że jeszcze rok temu Lewica nie była w Sejmie, nie była w Senacie, nie byliśmy trzecią siłą polityczną. Nie do pomyślenia byłoby, że będziemy mieli swojego kandydata na prezydenta, a dzisiaj, widzi pan, Lewica jest zjednoczona, idzie do przodu i tak będzie też w przyszłości i zawsze. I o to zjednoczenie chciałem zapytać. Włodzimierz Czarzasty, szef SLD. Panie pośle, czy pana zdaniem jest pan cały czas pewien i powie pan to naszym widzom, że teraz po tych wyborach, obojętnie jaki będzie wynik miał Robert Biedroń i Lewica w takim właśnie składzie, jaki teraz widzimy, przetrwa, czyli Razem, Wiosna i SLD będziecie dalej jednym trzonem Lewicy w polskim Sejmie, będziecie dalej tworzyć Lewicę na polskiej scenie politycznej. Nie będzie żadnych podziałów i rozłamów. Proszę pana, powiem szczerze, pytanie jest łatwe. Dlatego, że po pierwsze ma pan wielkie szczęście, bo jest nas tutaj trzech. W związku z tym myślę, a jak my sobie mówimy prawdę zawsze, koledzy mogą to zastopować, że będziemy razem. Jesteśmy razem programowo w wielu sprawach. Jasną rzeczą jest to, że w tym roku połączymy Wiosnę i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jasną rzeczą jest to, że do tej jednej partii nie dołączy Adrian Zandberg, bo tak zapowiedzieli i my to szanujemy. I mają do tego prawo i nawet tego chcemy, bo Lewica jest różnorodna i to nie wszystkie rzeczy nas łączą, żeby była jasność programowa. Ja panu powiem. Ja akurat w tym gronie jestem takim gościem, który 5 lat temu objął partię, która miała 2%. Potem razem we trzech prowadziliśmy Lewicę do Sejmu na poziomie 13%. Robert, ja już to powiedziałem, nie wygra tych wyborów. Tylko wie pan, my to traktujemy jako marsz. Marsz do rządzenia bądź współrządzenia. A chcemy rządzić bądź współrządzić po to, żeby Polska wyglądała tak, jakie mamy w głowach między innymi my trzej marzenia. I to jest ścieżka, którą będziemy szli, bo wiemy, że jak idziemy we trzech, jak idziemy w trzy partie, jak idziemy ze swoimi druhami i druhtami, to po prostu to jest dobra droga. Oczywiście chcieliby komentatorzy ze strony nawet demokratycznej, inne partie, żebyśmy my się pokłócili. Wie pan, ale my wiemy, jak dostawaliśmy w dupę, jak byliśmy oddzielni. My to wiemy po prostu.
A mówi pan o tym, że to jest długi marsz, że chcecie rządzić. No, polska polityka jest taka, a nie inna. Rzadko kiedy udaje się rządzić w pojedynkę. Wy tworzycie współpracę trzech ugrupowań, ale będziecie pewnie, jeżeli dojdzie do tego, że będziecie rządzić, będziecie musieli z kimś rządzić. No to kto jest takim waszym partnerem do rządzenia, z kim moglibyście usiąść i powiedzieć, dobra, stwórzmy rząd. Czy jest to na przykład Konfederacja też w tym gronie? Minimum programowe, o którym będzie jak zwykle w naszym towarzystwie mówił Adrian. Natomiast ja panu powiem, z kim nie będzie. Odpowiada za program. Ja chciałem panu powiedzieć, z kim nie będziemy rządzić. Nie będziemy rządzić z Dudą, nie będziemy rządzić z Kaczyńskim i nie będziemy rządzić z Bosakiem. For sure. Ale będziemy rządzić na pewno najlepiej, bo pamiętacie państwo, kiedy Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, to dostaliśmy konstytucję, wchodziliśmy do NATO, wchodziliśmy do Unii Europejskiej. To były kamienie milowe polskiej historii, to była wielka zmiana i kiedy rządzi lewica, to właśnie robi takie rzeczy, które są wielkim krokiem cywilizacyjnym i będziemy robili takie fantastyczne rzeczy. Zasadnicza historia jest taka, że w polskiej polityce od lat słyszymy z kim. A różnica między lewicą a całą resztą polega na tym, że my zadajemy sobie takie inne pytanie. Po co? I mówimy, jaka jest nasza odpowiedź, po co? My nie chcemy władzy. Dobrze, że nie powiedziałem z kim, tylko z kim nie pójdzie. Dobrze. My nie chcemy władzy dla władzy. My chcemy władzy po to, żeby chcemy przeprowadzić w Polsce zmiany. I co więcej, jesteśmy przekonani, że jeżeli Polska ma iść do przodu, a nie się cofać, to ta zmiana jest konieczna. Prospołeczna, wolnościowa, naprawdę, a nie tylko w słowach demokratyczna. I o tym była ta kampania, i o tym będzie kolejna kampania. I to, co może zdziwić i rozczarować niektórych komentatorów, to to, że właśnie nikt tu nikomu nie będzie się rzucać do gardeł. A nie będzie z prostego powodu, bo my wiemy, po co idziemy wspólnie. Idziemy wspólnie po zmianę. Panowie, na sam koniec tej części, którą ja mam przyjemność nieoczekiwanie z wami poprowadzić, to chciałem poprosić o jedną rzecz, żeby każdy z panów znów na koniec po kolei powiedział o jednym sukcesie, jednej dobrej rzeczy o Andrzeju Dudzie, bo tyle złych rzeczy słyszymy o prezydencie, no to chciałbym, żeby politycy opozycji, jesteście panowie tak uśmiechnięci, tak sympatyczni od rana, powiedzieli coś miłego o prezydencie Andrzeju Dudzie. Adrian Zandberg, start. Andrzej Duda niewątpliwie zakończył pewną epokę w polskiej polityce. Przyniósł mnie fajną, ale dobra informacja jest taka, że po Andrzeju Dudzie nie będzie powrotu do tego, co było. Będzie lepsza Polska bez Andrzeja Dudy. Robert Biedroń? Jedną dobrą. Tak. Ja zawsze chwaliłem, kiedy byłem prezydentem, subsydia za 500+. I obrywało mi się od Platformy Obywatelskiej, która chyba do dzisiaj nie zrozumiała, że trzeba ludziom pomagać. To 500+ już dzisiaj nie jest 500+, ale uważam, że wsparcie dla potrzebujących jest bardzo ważne. I mówię to także jako samorządowiec, bo znam Polskę nie tylko tych wielkich metropolii, cygar i wina, ale także tą, gdzie ludzie czekają latami na to, żeby dostać mieszkanie socjalne. Złych rzeczy można powiedzieć bardzo wiele i dla mnie najbardziej przerażające jest to, że po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej mieliśmy prezydenta. Który był wiernym sługą swego pana, a powinien być wiernym sługą swojego społeczeństwa. I to było najbardziej rozczarowujące. I panie pośle, tutaj proszę o małą kropkę. Panie pośle, małą kropkę, bo prosiłem panów o jedną pozytywną cechę. Uśmiechnięci, mili, sympatyczni mężczyźni. Jedna pozytywna cecha. Zakończmy tę kampanię jakimś miłym akcentem. I na koniec Włodzimierz Czarzasty też jedną jakąś dobrą cechę, coś miłego Andrzeju Dudzie. Dobrze, proszę pana, jedna dobra cecha jest taka, jego kadencja się kończy. To jest naprawdę dobra cecha. A to, jakim był złym prezydentem, wie pan, o czym to świadczy? Że w sposób chamski, bezczelny, naprawdę niesympatyczny od tygodnia kilku durniów usiłuje Dudę dokleić do Roberta Biedronia. To jest poziom aberracji po prostu tego, co zrobił Duda w naszym kraju i jak ludzie głupi i bezmyślni na to potrafią się skleić. I macie jeszcze podobne fryzury z Dudą. No tak. Trochę, takie. Ale czy panowie, i całkiem sympatycznie pokazaliście, że da się tak na luzie z uśmiechem porozmawiać o polskiej scenie politycznej. Mówił pan o tym, że na szczęście kończy się kadencja Andrzeja Dudy. To ja dodam, że na szczęście też kończą się te problemy techniczne, które u nas były. Dziękuję panowie za ten krótki fragment rozmowy ze mną. Jesteś pod Pałac Kultury.
Do zobaczenia. To jest... Proszę pana Wejnerczyka. Panowie, kropka, kropka. Ja dziękuję. Kłaniam się jeszcze z państwem. Zobaczę w Onet rano, a teraz wracamy do Bartka Węglarczyka.